Pan jest kierowcą busa, tak? Tak, kierowcą. Jak to wyglądało? No, zatrzymałem się, bo już korek aut był i po chwili było uderzenie. Uderzył w pana? Tak, tak. Ten tir? Tym tirem uderzył we mnie. On chyba chciałby jeszcze mnie wyprzedzić, czy coś, żeby nie uderzyć czołowo, bo rogiem tylko uderzył, nie? I odbiło go i uderzył w przeciwną stronę, w przeciwne auto nadjeżdżające. A w którą stronę on jechał? On jechał do Jeleni? On z Jeleni jechał, za mną. Aha. A, to pan też jechał z Jeleni? Tak, tak, z Jeleni, ja ze Szklarskiej Poręby. Ile osób miał pan na pokładzie? Troje dorosłych było z kierowcą i trójka dzieci. Nikomu się nic nie stało? Nie, nie, żona lekko się uderzyła od podłokietni i od pasa. Także nikomu się z dzieci nic nie stało. A także... jak was uderzył potem? No i on później uderzył w tą lawetę, w przeciwnym już kierunku zajechała. No podobno kierowca nie żyje. Tak, prawdopodobnie tak. Jak to wyglądało potem? Szybko przyjechały służby, śmigłowiec? No śmigłowiec po chwili, ale pogotowie było chwila, moment i zaraz policja i straż. Także tylko ten, no ja po prostu nim, jak już sprawdziłem, że nic nie jest, wyszłem tam, to już mu udzielali pomocy na drodze, nie? No to jakiś młody chłopak? Ciocia idzie do was, idę. Nie powiem panu, bo ja nie widziałem go. Zdenerwowany. No nie podchodziłem. Okej. To ślisko było, rzuciło tego tira? Nie, nie, on po prostu, nie wiem, czy się zagapił, czy coś, no bo ja zatrzymałem się, bo auto już stały, tu korek był aż do samego dołu, nie? Także nie mam pojęcia, co on tam było, że nie wyhamował, nie? Proszę się przedstawić. Adam Kosioł. Z Kolubina mieszkam, w Szczelnicy.